Witam serdecznie. I zapraszam na poradnik o podstawach pracy z aplikacją Blender. Dziś omówię temat związany z transformacją obiektów, a właściwie to z wyborem właściwej orientacji transformacji obiektu na scenie, jak i wybór właściwego punktu. Obrotu. Zainteresowanych zapraszam na film po krótkim intro. Ukryję obiekt i zacznę może od kursora i scen. Typowa scena 3D to globalny układ urzędnych odnoszących się do osi x, y, z. Na środku sceny w centrum układu urzędnych ulokowany jest kursor. Pozycję i stan obrotu kursora możemy odczytać poprzez zakładkę View i zobaczyć dokładnie tutaj w zakładce Kursor 3D. Gdy wybiorę narzędzie kursor i kliknę na scenie w tym miejscu to zobacz kursor. Nie dosyć, że zmienił pozycję, to jeszcze wykonał obrót w osiach X, Y, Z o jakąś wartość kątową. To wszystko wynika z tego, że ja na scenę patrzę w trybie perspektywicznym wykorzystując okno Viewportu. Kursor mogę zresetować i ustawić go z powrotem w centrum używając komendy Shift-C. Kursor powróci. Teraz, jeżeli kursorem, na przykład obrócę względem osi Y o jakiś kąt, kursor wykonał tutaj obrót. Shift C i kursor zostaje zresetowany również do pozycji wyjściowej. A więc komenda Shift C resetuje pozycję kursora. Wiadomo mi że tam gdzie jest ulokowany kursor na scenę mogę wstawić nowy obiekt. I tak też zrobię. Wstawię nowego klocka. Klocek zostanie wstawiony w taki sposób, że punktem odniesienia, lokalizacji klocka na scenie jest ten punkt oryginalny. To jest punkt, z którego wynikają opcje związane z późniejszym obrotem obiektu na scenie. Ale o tym powiem później. Skąd i dlaczego w centrum obiektu ustawiony jest ten punkt. Punkt oryginalny. Powiem jak wejdę do trybu edycji, to obiekt w trybie edycji został dokładnie wyśrodkowany względem globalnego układu urzędu. Oczywiście on może być wyśrodkowany w inny sposób. Na przykład, jeżeli użyję manipulatora i przemieszczę obiekt do góry, to ten punkt oryginalny będzie znajdował się poza objętością obiektu. I gdy wrócę do trybu obiektowego i chciałbym obiektem na przykład rotować, to nie będzie brana pozycja obiektu i jej środek a właśnie ten oryginalny punkt. I dlatego oryginalny punkt każdego obiektu jest ważny w tej materii i odgrywa zasadniczą rolę. Zresetowałem ustawienia za pomocą polecenia Ctrl Z i teraz przejdę do kolejnego etapu. Przejdę do kwestii związanych transformacją obiektu. Transformując obiekt, mogę użyć koordynatów globalnych sceny, a więc osi x, y, z i ten obiekt ustawiać. I teraz on został przemieszczony pod jakimś kątem, względem wypadkowej tych dwóch osi, którymi się posłużyłem. Jeżeli jednak chciałbym to zrobić bardziej precyzyjnie i dokładnie, to muszę wybrać inną orientację transformacji i nie orientować się na scenie, a orientować się bezpośrednio na obiekcie. I dlatego wybieram lokalny układ współrzędnych obiektów. I powiem tak, że... Lokalny układ współrzędnych obiektu jest niezmienny. On się nie zmienia w stosunku do obiektu. Ale gdy wykonam obrót na przykład względem osi x o kąt minus 45 stopni no to widzicie, że oś lokalna podąża za kątem obrotu obiektu. Jak wybiorę teraz globalny układ współrzędnych, no to widzicie, oś sceny Z ulokowana jest pionowo do góry. Oś Z układu współrzędnych obiektu ustawiona jest pod kątem wynikającym z wartości wykonanego obrotu. W stopniach minus 45 stopni i teraz wykorzystując lokalny układ obiektu mogę go pozycjonować na scenie do tego celu służy ten sposób transformacji teraz chciałbym wam pokazać jeszcze jedną opcję. Popatrzcie, jeżeli wejdę do trybu edycji, i obiekt zrotuje. Mogę tutaj użyć transformacji globalnej. A może inaczej. Dołączę się na transformację lokalną. I teraz. Obracam obiekt. O 61,3 stopnie. W minusie obrót. Mimo, że obiekt został obrócony. Jego Koordynaty lokalne nie uległy zmianie, bowiem koordynaty lokalne zmianie ulegną tylko wtedy, gdy obiekt obrócę w trybie obiektowym. Nie w trybie edycji. Układ lokalny wykorzystuje kierunek układu lokalnego obiektu. Dobrze. Teraz wybiorę opcję związaną z orientacją transformacji według kierunku normalnych. Co to jest w ogóle za transformację, tak by ktoś powiedział? Tą transformację będziemy mogli przeprowadzić wyłącznie w trybie jakim? Trybie edycji. Wejdę do trybu edycji. Nic jeszcze jest niewiadome. Ale popatrzcie. Jak wejdę w zakładkę overrise i tutaj. Wybiorę parametr związany z kierunkiem normalnym dla wierzchołków krawędzi i poligonów i wydłużę te linie kierunkowe, to widzicie, Pokazały się kierunki wynikające z pozycji pojedynczego wierzchołka. Oś Z tutaj dominuje. I teraz, mając wybraną taką orientację transformacji, według kierunku normalnych mogę Pozycjonować we właściwym kierunku wierzchołek. Jak zaznaczę dwa wierzchołki, krawędź, a jak zaznaczę cztery wierzchołki, no to poligon widzicie pod takim kątem. I na przykład E. Ekstrudować poligon w tym kierunku. Trzy zaznaczę pojedynczy wierzchołek. E. I ten wierzchołek jeden też wyekstrudować i utworzyć krawędź. Tak to wszystko się przedstawia. A więc tą opcję transformacji, a właściwie to orientacji transformacji, wykorzystujemy w trakcie modelowania siatki 3D. Kolejna możliwość to gimbal. Może gimbal na razie opuszczę, a pokażę te dwie rzeczy. Podgląd, aktualny podgląd, aktualny podgląd jest realizowany w ten sposób, że oś Z, a więc ta niebieska, jest skierowana prostopadle do kierunku patrzenia. I praktycznie mamy do dyspozycji możliwość przemieszczenia obiektu względem osi Y lub X. Kiedy ten tryb pracy wygodnie stosować? No na przykład, jeżeli wybiorę kierunek oś Z i na obiekt będę patrzył z góry, to mogę edytować na przykład obiekty, przestrzeni wyłącznie 2D, eliminując oś Z, a wykorzystując do tego celu oś X i Y. I to jest dla mnie taka dość istotna kwestia i taką preferencję transformacji mogę wybrać. I teraz popatrzcie, jakbym się nie obrócił, zawsze ta oś będzie skierowana prostopadle do kierunku, z którego patrzę na obiekt. Kursor. Pozycja kursora. Pozycję kursora możemy odczytać w widoku view na pasku po prawej stronie. I teraz. Mogę kursorem na przykład nawigować. Na przykład wykonam rotację kursorem według osi Y. I teraz wykorzystam osi Z i obiekt przemieszczam, czy go skaluję. W taki oto sposób wykorzystuję pozycję kursora Shift-C, resetuję obrót kursor. No i wreszcie przejdę do ostatniej orientacji transformacji gimbal. Kiedy używam tego narzędzia? Tego narzędzia najprościej jest używać w trakcie animacji obiektu. I właśnie, rozwijam panel narzędziowy. Wybieram narzędzie. Może takie do obrotu. I tutaj. Jak wejdę w zakładkę item, to mam możliwość wyboru. Według jakiej wartości będę dokonywał, na przykład obrot względem osi x. I tutaj mam wybrane wszystkie możliwości, a więc kąty Eulera i tak zwane kwaterniony, a więc wartości kątowe w oparciu o cztery wartości składowe. A animacja odbywa się w następujący sposób. I zapiszę na przykład Klucz dla lokacji, rotacji i skali. Utworzyłem pierwszą klatkę kluczową. Tutaj mogę włączyć modyfikator i, przepraszam, tutaj mogę włączyć układ graficzny i wszystko na razie wygląda tak. Przejdę do klatki powiedzmy 60. Wykonam jakiś obrót. Minus 90 stop. I wybiorę narzędzie do skalowania i skala z. I zrobię tak. I lokacja, rotacja, skala. I teraz mam już taką animację. Widzicie? Teraz, w tym miejscu. Mogę skopiować tą pierwszą klatkę, a właściwie to te wszystkie klatki. Kopiuj, staw. I teraz widzisz tak, i wracam. I tutaj mogę dodać obrót taki 90 stopni. I teraz wszystko już wygląda troszeczkę inaczej. Tak, tak i tak. Widzicie? A jeszcze może wrócę do tej klatki kluczowej i tutaj wszystko przesunę sobie względem oś X, głąb. O. No i taki przykładowo układ zrobiłem. Teraz. Mogę zaznaczyć wszystkie wartości. Prawy przycisk myszy. No nie wiem czemu mi nie działa prawy przycisk myszy. O, jest. I wybrać właściwą interpolację, na przykład liniową. To wszystko będzie się odbywało w ruchu jednostajnym. Chociaż nie do końca widzę tak się odbywa, ale może zaznaczę tu wszystko. Liniowy teraz jest jednostajny. Zaznaczę dodatkowo te klatki kluczowe, prawy przycisk myszy i tu sobie wybiorę takie podskoki ciekawe. I animację ustawię na 150 klatek. I będę mógł odtwarzać pętli. Super. To chyba wystarczy. Teraz usunę obiekt. Na scenę wstawię całkiem nowy klocek. Dodam. Nowy obiekt. Cylinder. Cylinder przemieszczę według na przykład globalnego układu sceny na osi Y i jeszcze dodam jeden obiekt torus. Przemieszczę go tutaj. I teraz pokażę kwestie związane z punktami obrotu w odniesieniu do kilku obiektów. Popatrzcie. Przełączę się na widok od góry. Teraz, jak zaznaczę. Wszystkie obiekty, to punkt transformacji dla tych trzech obiektów został ulokowany tutaj, bowiem domyślnie Blender wybiera średni punkt. Zobaczcie, mam to samo zaznaczenie, i przełączę się na zaznaczenie boksowe. I tutaj, punkt transformacji będzie wynikał wprost z takiego zaznaczenia boksowego. I on jest ulokowany dokładnie w środku. A więc w innym miejscu nastąpi obrót tych obiektów. Wybiorę kolejną opcję. Pozycja kursora 3D. Oryginalna pozycja kursora, ale pozycję kursora ja mogę dowolnie zmienić, na przykład kliknę tu. I teraz zobaczcie, jak do tego celu wykorzysta widok ortograficzny, to kursor nie będzie miał nadanego obrotu, a zostanie zmieniona tylko lokalizacja dla osi x, y, no i akurat z. Popatrzę na scenę względem osi z, no to z zawsze będzie 0. I teraz Mogę wykonać na przykład obrót tych obiektów według lokalizacji kursora. Indywidualne elementy. Indywidualne elementy. Jest to ciekawa opcja obrotu i popatrzcie, może ja się ustawię pod kątem teraz. Każdy z tych obiektów jest obracany na swojej lokalnej osi Z, bo oś globalna sceny nie ulega zmianie, ale pozycja lokalna dla osi obiektów już tak widzicie. Układ lokalny wygląda w ten desy Zresztą jak zaznaczę wszystkie obiekty, tam było Alt-R, to skoryguje ich obrót do zera. I wtedy układ lokalny będzie się zgadzał z układem globalnym sceny bo nic tutaj nie jest poprzestawiane. Dobrze. Przechodzimy dalej. Punkt środkowy. No to już wiecie, jak się to odbywa, ta rotacja według punktu środkowego. No i na końcu jest opcja aktywny element. Element zaznaczony jaśniejszym kolorem jest elementem aktywnym. Punktem obrotu jest oryginalny punkt dla torusa. Super. Gdybym wszedł do trybu edycji i torusa Przemieszczę do góry, to przemieszczę wszystkie obiekty. Ach. To po prostu. Zaznaczam samego torusa. Wchodzę do trybu edycji. Torusa przemieszczam na przykład do góry. Oryginalny punkt jest poza objętością obiektu. Wykonam obrót. Jest tylko ten obiekt aktywny, ale jak zaznaczę wszystkie elementy jeszcze i plus ten obiekt, no to zobaczcie, on będzie epicentrum obrotu, a właściwie to ten oto tutaj punkt oryginalny dla torusa. No i właśnie, takie kombinacje możemy wykorzystać w przekształcaniu swoich obiektów na scenie. Aha, i jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy, jak sobie wyznaczyć obiekt aktywny. Po prostu, który obiekt jest aktywny, wszystko zależy od kolejności zaznaczania. Obiekty zaznaczone w pierwszej kolejności zawsze będą obiektami podrzędnymi, a obiekt zaznaczony na końcu będzie obiektem aktywnym. Aktywnym obiektem jest teraz klosek i przełączam opcję, orientację transformacji obrotu na aktywny obiekt i już mogę wykonywać obrót na przykład według białego kółka czy według osi z. I właśnie dobrnąłem do końca poradnika, w którym pokazałem Wam wszystkie opcje albo prawie wszystkie opcje związane z wyborem właściwego punktu transformacji obrotu i wyborem właściwej orientacji transformacji dla określonych celów. Na przykład edycji obiektu względem układu urzędnych dla sceny, dla obiektu, dla układu normalnych w trybie edycji gimbal to. Narzędzie pomocne w animacji obiektów, podgląd, tryb podglądu, praca w płaszczyźnie 2D uzależniona od kąta spojrzenia na scenę i wreszcie kursor, a więc transformacje oparte w oparciu o pozycję kursora na scenie. Dziękuję Wam. Za uwagę no i życzę owocnej pracy!